Baśnie Słowian. Odcinek 7. Dżuma. Kiedy dżuma grasowała, całe wsie stały pustkami. Koguty wszystkie ochrypły i żaden nie zapiał nigdy. Psy nawet, domowe stróże, zaszczeknąć nie mogą, lecz czują to widmo i widzą z dala. Wtedy warczą, rzucają się na nie, a dżuma drażnić je najwięcej lubi. Była to relacja z 50. edycji Narodowego Czytania. A teraz wiadomości. To jest źródło wiedzy. Źródło jest tylko jedno. Mija 14 ogłoszonej na 50 dni przez Światową Organizację Chorób przerwy w pandemii. Z nieoficjalnych źródeł dowiedzieliśmy się, iż rozpatrywana jest opcja przedłużenia przerwy. Natomiast w Sejmie trwa żywiołowa dyskusja o tym, jak powinno przedstawiać się zarazę. Ludność w niektórych okolicach kraju przedstawia sobie dżumę jako niewiastę kościstą o trupie ciastce, z okiem ognistym i wyszerzonymi zębami, odziana w mgliste szaty, których końce przez kilka mil się ciągną, unosi się ponad ciałami, zostawiając po sobie śmierć, rozpacz i straszliwy lament ludzki. Zababon! Niewiastę taką widziano unoszącą się w zaraniu ponad jedną z pogranicznych wiosek, gdzie połowa ludzi wymarła. Zwolna unosiła się w górę wśród mgły, oparów i złowrogich dymów. Po czym, przystanąwszy na chwilę, z szybkością puściła się ponad ziemią, dążąc na bory i dalekie lasy. A na krakowskim przedmieściu. Rochu, 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 tyś błogosławiony, wielą cudami wsławiony, tyś przez anioła cieszony, z paskudnej rany w nodze uleczony. Tobie cudownie w podróży, w potrzebach różnych papuga i pies służy. W twej życia świątobliwości, w dziwnej ku bliźnim miłości. Wieluś w powietrzu ratował i od nieszczęścia zachował. Prosimy, święty patronie, miej nas zawsze w swej obronie. Chroni nas od wszelkiego złego, od powietrza morowego. A to materiał naszej redakcji z Lublina. Od powietrza, głodu, ognia i wojny zachowaj nas, Panie. Do dziś dnia jeszcze rozlega się w świątyniach naszych ta błagalna prośba, którą od wieków posyłał lud wierny ku niebu, stamtąd tylko wyglądając dla siebie ratunku. Snać powietrze było klęską nie lada, skoro postawiono je na czele wszystkich innych. I jakoż w samej rzeczy, gdzie się tylko ukazało, wnet tysiące ofiar ginęły pod jego zabójczym tchnieniem. Kto żyw, szukał ratunku w ucieczce. Nawet zwierzęta chroniły się po kniejach, a ptactwo porzucało gniazda i stroniło skwapliwie od siedzib ludzkich. Jedno gady obrzydliwe i wszelkie robactwo, co ze zgniłości, a nie z nasienia się rodzi, zaplugawiało na ten czas obficie ziemię. A od nieba hen szły znaki gniewu Bożego. Komety, gwiazdy spadające, słupy ogniste. Czemże było owo powietrze, ów mur, nam z imienia zaledwie znany, który spadał klęską na kraj, siejąc dokoła postrach i spustoszenie? Jak często nawiedzał kraj nasz? Ile ofiar pochłaniał? Jakie o nim miano pojęcie? W czym widziano źródło jego? W jaki sposób zapobiegano mu i jak go leczono? Czytał Bartosz Suchy i inni.
Adaptacja i reżyseria Bartosz Suchy i inni. Opracowanie muzyczne Bartosz Suchy i inni. Realizacja akustyczna Bartosz Suchy i inni. Nieujęta w zadówce Monika Zizier.